Dobra, dobra. Zajrzymy i powiem wam, czego się spodziewamy. 55 był już początek. Staram się zaoszczędzić skórę. Dobrze. Cześć. To jest ten high-tech, nie? A ja idę zaraz na tą drugą salę. Mam zmienić, tak? Ja widzę, na jakim etapie cię tu zapraszam. No nie wiem, zobaczcie, co tam jest. No i będziemy wiedzieć, nie? Pytanie, co jest w środku, nie? To zaraz się dowiemy. Dobra. Można ciągnąć. Mogę teraz drażnić trochę przepony. Kurde, nudeczki teraz. Daj mi trąb teraz. Daj mi nowy do przeparowania. Dobra. Prąd. Powiązuj, dawaj. Proszę. Teraz jeszcze. Nadaj groch teraz. Pęseta chirurgia po prostu. I to jest 25 mm, a drugi jest po 15. Montujemy haki, tunemy ok. To jest dobry czas. Dobry czas. Czas zadziałać? Boże, no. Chłopaka i dziewczyna? I chłopaka. I dziewczyna? Chłopaka i chłopaka. Dwóch chłopaków? Tak, tak. Nie udało ci się. Dziewczynka, tak? Nie chciałaś chłopaków. Znaczy dziewczyny. Kolejne. Na razie zróbmy to. Czekaj, czekaj. Tak, okej. Zakładamy? Automat poproszę. Daj do założenia. Daj zaczep. Możemy podłączać ultrasonograf, słuchajcie, za chwilę. Obniżmy trochę ten stół poproszę. Ten stół tak wystarczy, czy jeszcze nie? Proszę pana na czwórkę, pan wyjmuje. To jest szczep, ale to jest otrzemowy szczep. Naciek przepona, strona prawa osób trepa. Słuchaj, ja idę na tamtą salę zobaczyć, zaraz wracam. No dobra, i co? Tylko. Nie. Jest naciek na kątnicy, liczne drobne bruski, naciek na esicę, rozsiewianie miednicy, naciek na pozostawioną macicę, nie ma przydatku. I rozsiew drobnobruskowy w dole między macicą a kątnicą. Drobne bruski do wybrania, ale bardziej chodzi o to, co się dzieje z jelitem grubym, bo te wszczepy są w jelicie, więc trzeba byłoby je zrobić pantolektomię tak naprawdę. Pokaż mi, jak to jelito wygląda. One są mocno wyczuwalne, mocno w ścianie. Tutaj jest duży naciek. Trzeba było wszystko odszewnować. Ogólne partie brzucha. Wątrobie i nic, natomiast tu nie ma za bardzo mocno. A jej to cienkie kreska? Samo jest to cienkie kreska, wygląda nie na górę. Co tam ma? Co robisz? To była ciebie to lepsze? Nie. Mam doktora Andrzeja, więc... Nie, ja też nigdy nie wołam, dlatego się pytam. No, dobrze. Nie, no trzeba, to jest młoda wola, to jest jedyna szansa, bo tak to uznajemy, że ona jest stracona.
A uważam, że może trochę życie przedłużymy, jak dobrze pójdzie. Mhm. Powiedz, chemia mamy dobraną? Mitomycyną. Mitomycyną. Tak, tak. Zmienię rękę. Myślcie Polskę, myślcie. Do wieczora mają pracę. No musisz chłopak popracować na tym. Dobrze, już się trochę, ale... Front może i ten też taki robi. Daj mi maczok, maczoka. Los maczakor. Przyłóżmy tu, wiecie co, ułę. Zobaczymy, w jakiej części to jest w wątrobie, ten guz. Mamy trochę przeciek z płuca, wiesz, ale to ja to się zaszyję zaraz. Daj mi pęsetę, anatomię. Przeciek pacjent kapeleruje do mnie. Przepakuje sewo z pola. Co? Tu jest sewo? Mhm. To dlatego, że mam tutaj trochę bąbelków. Właśnie mówię, to jest bardziej niż było. Maczak poproszę, przez chustę zawsze, nie tam łatami. Dobra. Ty trzymaj wątrobę, a ja trzymam przeponę. Jedziemy. Że mam rękę w klatce. Muszę to wydobyć, a potem będę się zastanawiał, żeby to wszystko zeszyć, wiesz? Polewaj to zimną wodą z żonetą. Daj żonetę. Daj żonetę. Ile to jest gorąco? Mocno, mocno. To jest duża temperatura. Będzie, będzie. 3-0 polisok. Zigłam. Co? Zwykły? Proszę bardzo. Pogadaliście. Proszę, pogadaliśmy. Naciek przepona z segmentem 7. Maszyna jeszcze do palenia. Bo oni ten high-tech, to my tu weźmiemy tą termoablację, nie? Tam jest pisana na tamtej sali, ale my wcześniej skończymy. Dren? Jak tam chcesz? 28. Koniec pierwszego zabiegu na sali. Resekcja wątroby dosyć trudna, nietypowa. Kolejna znowu raka jelita grubego do wątroby u 44-letniej chorej. Nietypowy zabieg dlatego, że guzy wątroby naciekające na przeponę, czyli oddzielenie brzucha od klatki piersiowej. Musieliśmy usunąć fragmenty wątroby łącznie z przeponą i odpreparowaniem płuca. Rzadki typ zabiegu, natomiast w przypadku tej pacjentki rzeczywiście uzyskaliśmy pełną radykalność. Guz ten główny wątroby położony w tylnej części, czyli dosyć trudnej i takiej niebezpiecznej z punktu widzenia krwawienia, natomiast no, dzięki systemowi termoablacyjnemu, systemowi do resekcji prądem wysokiej częstotliwości zakupionym przez Fundację CHOP, ten zabieg przebiegał znacznie sprawniej, a jeżeli byśmy używali sprzętu klasycznego czy klasycznych metod, które stosowaliśmy do tej pory.
Na sali obok trwa cały czas zabieg do otrzemnowej chemioterapii w hipertermii. Wydaje się, że uzyskujemy to, co chcemy. Mimo że rozsiew u pacjentki jest większy niż się spodziewaliśmy, zabieg jest, wydaje się, będzie resekcyjny całkowicie. Koledzy kontynuują resekcję i w następnym etapie będziemy realizować podaż chemioterapii do otrzewnowo w wysokiej temperaturze. Również w ramach sprzętu zakupionego przez Fundację CHOP, czyli dzisiaj dwa zabiegi równolegle, a po tych zabiegach pójdą kolejne zabiegi mniejsze. Ale to mniej więcej w ten sposób wygląda. Z tej strony mam usuniętą z fragmentem mikrocinki do tętnicy. To jest wszystko idziemy w bloku. Tu masz w jednym bloku, tu masz w jednym bloku. I tam są wszędzie te szczepy, nie? Tak, są szczepy. Zebraliśmy całą czepną z pęcherza, z przodu. Idziemy już teraz, już macicę mamy odciętą. I idziemy w kierunku już odbytnicy w dół. Tu mamy nadmuchany pęcherz z miejscem odchodzenia odszedł, nie? Dobra. Też tu mamy, no i już jesteśmy bliżej. Lecicie w dobrym kierunku. Zespolenie i to cienkie wstępnice chcę, żebyśmy robili przed hajpekiem czy po hajpeku? Zrób po. Po hajpeku. Dobra, czyli tu jak się odetnę, uczę brzuch, jestem gotowy. Dobrze, a wtedy zrobimy zespolenie, żeby wtedy... Myślę, że pół godziny, w pół godziny będziemy gotowi do hajpeku. Dobra. Doktora Andrzeja bym jeszcze do odcięcia zostawił. To jest kwestia... Na razie jest dużo czasu. Nie brać. Słuchajcie, ale dziwny zabieg tam był. No, taki wrośnięty guz, ale przeponę. Ja musiałem w dwóch miejscach ryzykować przeponę, więc ona wam poszatkowała. Nie, z tyłu zupełnie, nie duży guz, ale w takim gównianym miejscu położony, nie? W razie wygłębienia spłytania do zakończenia resekcji zostało mi około pół godziny do 40 minut. Dobrze, więc... nie zamawiałeś już? Jeszcze nie, właśnie czekamy na sygnał i wtedy może być ten sprzęt. Będzie hajpek. Ale mają chemię, mają szykować? To spytajcie profesora, bo tam była kwestia ustalenia, którą chemię, ale to, że będzie hajpek, to jest 99% teraz. Nie, bo chemię wszystko ja wiem jako, więc wszystko zamówiłam, tylko chodzi o to, czy na pewno będzie ten hajpek. 99% że tak. Tutaj jeszcze krzywy. Będzie w tym miejscu. Co do meba? Słuchaj, nie słyszę, słabo. Kto mi zaufa? No teraz, no. Gorąca? Dobra, weź tam. Łodujemy. Tutaj pęsetka? No to wszystko, co wygadane? Termomix, to jest najnowsza funkcja w Ligaszurze. Daj proszę. Będziemy dzwonić z Tomi, a później musimy zrobić zespolenie. Bo tak chciał to pogotować. Dobra, daj suchówki. Teraz tak, otwieram następny woreczek. Cholera jasna, co nam mi zasłania? No ja chcę pokazać studentom tutaj. Pokaż te boczowody, tak właśnie, odsłoń. No już zaraz, wysuszymy i pokażemy. Rośnie w nowym broni, bo czerwony jest. Cała czerwona zabrana razem, wszystko ściągnięte jest. I teraz drugi etap będzie hajpek. Będzie teatr. Takie zabiegi to w Polsce tylko parę ośrodków. Dobrze. Do 0 na wzmocnienie, przygotuj sobie kilka na dużej igle. Proszę mi 2-0 na dużej igle? Dajcie ją troszkę nogami do dołu, proszę. Tak. Raz, dwa, trzeci brzuch, tak. Dobra, teraz to kółeczko poproszę. Tak, ale nie to. Świeci. Przygotuj dla mnie trzech, ten 2-0-2, takie będę potrzebował. A jedynka może być? Tak, tak jest najbardziej. 10. No to już dobra. Teraz mam łapkę tutaj, do montażu. Marcin, mamy już drenę. Potem teraz jeszcze jeden taki szef do odczuwania.
Leoni dodali jeszcze taką specjalne doskonalenie, że mieszamy to wszystko z powietrzem, czyli znaczy z gazem generalnie, tak. Bo to dwutlenek węgla. I to powoduje taką saturację, jak wodę sodową robicie. Ma to ułatwić na zasadzie takiej, że nie zapychają się wykręty. Więc jak podajemy ten gaz, to rzeczywiście ma to służyć temu, żeby nie było tego zatkania. Słuchaj, Dawid mówił jak długo? Zrobimy standardowo 60. No i to jest czas, kiedy po prostu działa ta chemia. Sam zabieg przez ten okres trwa dłużej, także no najczęściej kończymy w dniach. Ale efekty powiem wam, że są naprawdę dosyć fajne. Tutaj mam teraz tą chemię. No działajcie, bo to za minutę nie gotowi. No, a my tylko zamkniemy grzyn. Dzień dobry. I co, jaki etap, słuchajcie, mamy? Zamykamy grzyn, za chwilę jesteśmy gotowi do herca. Udało się wszystko usunąć, po co miało być? 100%. Widzisz, a byliście tacy... Koleżę, chcieliście iść do chaty, już chcieliście zbierać narzędzia, już nie chcieliście pracować. Dobrze, że byłem, tu i was zmusiłem. Usunięta kątnica do połowy wstępnicy i zostawiliśmy prawy lito na prawych naczyniach okrężniczych i to się dało zrobić. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to zaoszczędziliśmy lewą okrężniczą. Poniżej tego jest wszystko wyresekowane do poziomu środkowej odbytnicy. I cała stępnica esica, górna odbytnica, kątnica, macica z nadszyjkowo, cała otrzewna z częścią przedpęcherzową jest wzięta w jednym bloku. A ten w tych powłokach ten guz? Wiesz co, 4 na 3 cm, ale nie przechodził blaszki przed nim mięśnia prostego, także udało się to ładnie wyseparować i będzie wisiało na skórze i tkance pod skórę. Super, mówię, że ona ma szanse jakieś, nie? No to teraz... Nożyczki. Puść. Spójrzcie Marcina, może mi się podłączy. Trzymaj całość, żeby nie spadło. Zawieźcie tam u siebie do góry na kropówce. No tyle jak wam potrzeba. Okej, okay, dobra. No kogo to mówisz? Dusia to wszystko tu. Sama by ten został zmontowała. To wlewam, tak? To jest nasza tuba kontrolna. Specjalnie ona jest podwyższona, podciągnięta do góry, to stanowi najwyższy punkt jamy brzusznej. W momencie, jak nalejemy płynu do brzucha i to nam się zacznie pojawiać, to znaczy, że jak tu się pojawiło, to wszędzie nie ten płyn już musiał też dotrzeć. Będziemy widzieli, jaka jest barwa tego płynu. Gdyby się zdarzyło na przykład, że będziemy mieli samą krew albo bardzo krwisty płyn, to znaczy, że coś się dzieje niepokojącego, musimy przerwać i sprawdzić, co się dzieje. Dobra, tak. No mówiłem ci, że ten brzuszek jest malutki. Ile w ogóle takie zabiegi trwają? High-techowe? 6 godzin wzwyż. Są takie, co dochodzą tutaj do najdłuższych, chyba miał 13 godzin. Aha. A to rzeczywiście był zaawansowany proces. Bardziej był taki rozciew otrzewnowy, to było dużo takich drobnych szczepów. To trzeba wszystko wtedy powybierać co do jednego i to nam trochę zajęło. Teraz włączył się ten system, który nam bąbelkuje. Takie 6 godzin to jest jak nam super pójdzie i tam się nic nie dzieje specjalnie. Co jest tam temperatura? 9,5. Marcin, no. Ile będzie miało do chemii? Godzinę. A jeszcze godzinę? Czyli zaczęliście dopiero? No. Bo orientacyjnie tylko chcę wiedzieć, kto pierwszy zjedzie, czy z trójka, czy czwórka. Czy pół godziny. Dobra. Obecnie trwa podaż chemioterapeutyku i płukanie całej jamy brzusznej przez godzinę czasu w wysokiej temperaturze. Ta pacjentka odniosła dużą korzyść z tego zabiegu, który dzisiaj wykonaliśmy. Udało się usunąć wszystkie depozyty tkanki nowotworowej. Było ich więcej niż w badaniu obrazowym przed decyzją o jej leczeniu. Natomiast ostatecznie zabieg uważamy za radykalny. To jest dla nas bardzo ważne. I na to wszystko idzie chemioterapia, po to, by zwiększyć siłę działania samej chirurgii, by zniszczyć komórki nowotworowe, które
mogą pozostawać w jamie otrzewnej. Czyli dzisiaj można powiedzieć, plan zrealizowany w zakresie tych dwóch głównych zabiegów. Jesteśmy absolutnie zadowoleni. Mamy nadzieję, że obie pacjentki, które do nas przyjechały z innych ośrodków, odniosą rzeczywistą korzyść leczenia onkologicznego. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.